Hej, witam wszystkich. Tym razem zacznę nietypowo, bo chciałem podziękować wszystkim za subskrypcję i oczywiście, co najważniejsze, za komentarze, które spodziewałem się, no, nie aż tak szybko, ale bardzo dziękuję. Łukasz, zrobię to, jak napisałeś, czyli nie wrzucę plazm i mam nadzieję, że się uda. Chciałem tu jeszcze pokazać, aha, przede wszystkim, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to kieruję was macie w opisie link do północ-południe, jak biegać. A teraz w końcu nagram południe i dostosuję się do tego, co jest napisane w komentarzu. I chciałbym, żeby było aby był jakiś profit tym razem. Dobra, chciałem jeszcze wam pokazać, bo ja już tu jestem szósty raz, więc chcę pokazać i sam jestem ciekaw, ile ja już ich ubiłem. Czyli, tak jak widzicie, do 1000 brakuje mi 400, 307, tak? Także no nie jest źle, ale za szóstym razem dopiero. I jeszcze jeden tam był. Już go wpisuję. Bardzo. O, tego o wiele mniej. O 2500. To jeszcze czas na mnie. Będę musiał tu jeszcze parę razy przylecieć, żeby zrobić te 75 czarów. Bo tak jak widzicie, Spellweavery mają 50, a Warmaster ma 25 czarów. Także ja się dostosuję do tego, co napisałeś. No i życzę wam, myślę, że wszystko przekazałem. Życzę wam miłego oglądania.
Słuchajcie, kompletnie nie wiem, jak to się stało, że straciłem znowu orientację w terenie. Widzieliście nawet, że miałem zaznaczone. I powiem tak, jak ja nienawidzę tych drakenów. Znowu dobra, 182 profitu i chyba 2400 najwięcej miałem KK na godzinę. Także żadna rewelacja z tym, ale tu w godzinę widać, że no nie idzie zrobić więcej, przynajmniej na razie. Teraz powiem tak, że no już z tym bieganiem trochę lepiej mi poszło. No wiadomo, że nie wszystko wam pokazałem i pokażę, bo to muszę skrócić. Dodam jeszcze, że no nie jestem zadowolony. Wyszło jak wyszło. Mogę jeszcze powiedzieć Łukaszowi, że no jednak coś to dało, bo 182 jednak tego profitu jest. Ja przylecę tu tylko i wyłącznie zrobić te 75 czarów uroku. Nic więcej. Nie będę tutaj biegał, nie będę tutaj zarabiał, bo widzę jak jest i w ogóle nie jestem zadowolony. No zresztą widzicie tutaj po analizerze, jak to wygląda i co osiągnąłem. No niewiele, ale co mogę powiedzieć? No, Ring of the Sky wyleciał i to też jest dla mnie chyba bardzo dobrze. No i widzicie, za szóstym razem znowu nie zrobiłem czarmów, bo tego jest za dużo. I będę musiał tutaj niestety na te przeklęte drakeny przylecieć jeszcze raz. I nie wiem ile razy jeszcze, bo tamtego było dużo do ubicia. Nic. Możecie napisać komentarz, za co podziękuję od razu z góry i za co dziękuję jeszcze raz za subskrypcję i za komentarze. Będę kończył, więc jeśli się podobało, łapka w górę, zostawcie subskrypcję, za co dziękuję też również. Szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej.